Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Się umówiłem się z kolegą, pojeździmy trochę. Właśnie czekam na niego, teraz powinien być. I będzie latanie, pan. Maszynka. Nie mogę się nadziwić tej maszynki. Normalnie wymieniłem olej w skrzyni w silniku. Filtr oleju oczywiście. Nawet nie strzelił mi. Ja odpaliłem cyk, odpalił. Ładnie chodzi. Nawet mi nie strzelił na dojazdówce. No prawie na zimnym silniku, bo tam go rozgrzałem. Tam trochę go rozgrzałem. No i nic, nawet nie strzela. Fajnie chodzi. Można powiedzieć, coraz lepiej. Elegancko. Słychać z daleka. Nie ma. Czekam, czekam. No chodźmy tak pewnie. Nagrywa. Patrzcie ludzie, co się stało. Dętka poszła, ta gruba. Ta czwórka, 4 mm. Poszła guma, tak poszła guma, że aż wentyl wypadł. Ale to w przodu też nie mało? Nie mało, mało, bo ja spuszczałem w lesie. Bo miałem 0,5, ale spuściłem to, nie wiem, to jest 0,2, 0,3 tu będzie. A tam mogłoby być 0,2. Trochę trzymało było może. Ale nie wiem, jak ta dętka mogła pójść. Gruba dętka, to aż się dziwiłem, się pytałem, poszła komuś kiedyś dętka? Nie, nie słyszałem, nie słyszałem. Nikt nie słyszał. A mi poszła. No i tak my pojeździli, że ja teraz pojadę z powrotem do domu. I trzeba będzie dętkę. Ale to fajnie nawet się stało, bo to nawet dla mnie lepiej. Bo od razu sobie szprychy wymienię, bo te szprychy mam takie koślawe trochę. No i wybiła 150 motogodzin, 150. 150 motogodzin, 1/10. Nie budu! Zepsuło się. Ale silnik żeleta, że się chwaliłem go jeszcze, ale idzie, ale fajnie ciągnie. Nawet nie strzelił, dzisiaj nie pierdnął, ale dętka zniknęła. No i tyle by było na dzisiaj. To jedziemy z powrotem. Jak? Idzie to jakoś? Jechałem na kapciu. Jakoś idzie, nie? Nic się nie stało. Trzyma jeszcze dętkę. Trzymak jeszcze nie puścił. Trzyma dobrze, jest dobrze dokręcony. Bo kiedyś miałem za słabo i mi obrócił dętkę. Oponę raczej. A to trzymak oponę trzyma. No, nie dętkę, oponę.
jedziemy tam, a my się później wrócimy sobie. No. Tam. Jedziemy, no, kolega przyjechał. To oni sobie polatają, a ja już dzisiaj nie. Jak tam, ok było? Dobra, pona jest twarda, nie? Twarda pola i twarda dębka, no jakoś to... Idzie. Tu blisy są fajne, bo do tego nie złapiesz kaczka, co nie? Bo to jest sama guma, tam nie ma powietrza. Tam można dopompować sobie gdzieś, jak szybciej latasz. No bo jak można złapać gumę na krosie, to ciężko. Ale nawet nie ma śladu. Ja jestem ciekaw, jak to poszło. Czy tylko urwał, może urwał wentyl, ale kurde, jak? Albo go wciągło do środka. Albo tak. Może wiesz, że było mało. Albo go zdjął, po prostu w środku jest. Bo dziwne było, żeby wyleciał, kurwa, powinien do gumy. Bo opona trzymała, ale dętka mogła latać. Bo no, 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 i tak chyba było. Dętka chyba, dętka się obracała, a opona została. Bo opona ma trzyma. Dzięki. No, bawcie się, Majko. Oni pojechali! No ja się pojadę znowu. Ale fe, ale maszynka dobrze chodzi, silnik, wszystko ok, tylko ta guma. Ciekaw jestem, jak ta guma poszła. Ten wentyl, co się stało z tym wentlem? Jego nie ma. Ale go wciągnął, nie mogą go wciągnąć do środka, bo przecież na nakrętka jest. On musiał się urwać. Taka dętka gruba, czwórka dętka. Dziwy. Ale to się dobrze składa, bo akurat szprychy wymienię. Od razu szprychy wymienię i nie będą tak latały. No to trzymajka się, do zobaczyska.